I wracamy do Państwa oczywiście na antenie telewizji w Polsce.pl. Maciej Wolny, witam Państwa bardzo serdecznie. Ponownie witam, bo razem ze mną jest redaktor Stanisław Janecki, Tygodnik Sieci. Kłaniam się ponownie, panie redaktorze. Dzień dobry, jeszcze raz chciałem zażartować, że przeskoczyliśmy w 24 rok, ale chyba jednak nam się nie udało. Jeszcze nie, ten rok 24 oczywiście przed nami, 2024, ale ja mam najnowszy Tygodnik Sieci przed sobą. Świąteczne wydanie Tygodnika na Sieci, w nim artykuł pana redaktora Stanisława Janeckiego zatytułowany Zgrana paczka. Możemy sobie zobaczyć, jak ten artykuł wygląda. Ta zgrana paczka to oczywiście rząd premiera Donalda Tuska, no ale w tym wszystkim jest pewna niejednoznaczność. O tej niejednoznaczności za moment sobie porozmawiamy, ale na początek pytanie, no bo znamy już nazwiska oczywiście nowych ministrów. Wiemy, jak wyglądają poszczególne resorty, nawet pojawiają się już pierwsze decyzje co do działania i funkcjonowania tych resortów, czy też pierwsze obietnice, które mają zostać spełnione, czy to jeszcze w tym, czy w przyszłym właśnie roku, na początku 2024 roku. Czym różni się ten rząd premiera Donalda Tuska od rządu premiera Mateusza Morawieckiego? Jest duży. Większy. Jest największy w ogóle w trzeciej RP. To może 26 ministrów. To może będzie drugi lepiej jest pracował. Bodaj 24, a najmniejszy jest 16. Leszka Millera. To może będzie lepiej pracował, jak więcej to. Jak więcej? Nie, to szybciej i lepiej. Jak jest trójczłonowa koalicja, która de facto składa się z 11 lub 12 podmiotów. Ja się doliczyłem 11, ale niektórzy twierdzą, że 12. No to nie ma sposobu, żeby on był chudszy, z tego powodu, że trzeba wszystkim coś dać. Czyli to na zaspokojenie takich politycznych ambicji. Ewidentnie, no rząd jest, mógłby być jeszcze 30-osobowy, 30 ministrów się składać, bo niektórzy się czują niedocenieni, więc to jest absolutnie sztuczne i wynikające wyłącznie z takiego klinczowania się. My tu musimy mieć swoich wiceministrów, bo i tak dalej. Zresztą jak patrzyłem na przykład takich wiceministrów kojarzonych dokładnie regionalnie, no to na przykład z Podlasia wiceministrem rolnictwa jest pan Stefan Krajewski. I tam Podlasie tak go traktuje, znaczy w dużym stopniu, jak swojego reprezentanta, który musi być, że ponieważ nie mają ministrów, to musi być ktoś taki, kto nas reprezentuje, więc oprócz tego partyjnego podziału jest także regionalny. I te wszystkie regionalne takie poczucie ważności, dumy, czy czego tam nie brać pod uwagę, jest też w tej układance uwzględniane, więc to jest taki trochę wieża Babel. Trochę wieża Babel, ale pisze pan redaktor właśnie o tym zgraniu tej ekipy Donalda Tuska. To zgrana paczka, ale nie w znaczeniu, że zdolna do dobrej i efektywnej współpracy ekipa, tylko złożona w dużej części ze zgranych już w polskiej polityce postaci, nawet jeśli nie sprawowały wcześniej żadnych istotnych funkcji państwowych. Czyli ograna w zasadzie, już taka, którą dobrze znamy i po której... Ale właśnie pytanie, bo jeżeli dobrze znamy tych polityków, to czy... Równa się to z tym, że wiemy, czego po nich się spodziewać. No nie wiemy, bo tu jest, dochodzi jeszcze taki aspekt semantyczny, że oprócz tego, że ona jest, że to są zgrani politycy, to jeszcze to są zgrywusy w wielu wypadkach. Czyli trzeba dodać element rozrywkowy i on nie bardzo rzadko jest świadomy. Oni są zgrywusami nie dlatego, że mają zamiar tak sprawować swoje funkcje, tylko robią różne takie rzeczy, które ktoś z zewnątrz patrzący, o, jaki zgrywus. No tak, ale wyborcy byli przekonywani, że nastąpi znacząca zmiana, nawet jakościowa, w kontekście sprawowania władzy. Było to zapowiadane, że pora na rząd ekspertów, a nie to, no jak wyglądał rząd premiera Mateusza Morawieckiego. No pytanie, to kto jest ekspertem? Pani pytanie... Leszczyna od zdrowia, pani no... Hennig-Kloska od klimatu i środowiska? Przecież to są no, ale jaja. Pani Hennig-Kloska się utrzymała jako minister klimatu i środowiska, nawet po tej aferze wiatrakowej. To chyba o czymś świadczy. Musieli pokazać na początku, musieli się że postawić, nie ugną się presji. Że nie wywalą nam naszego kandydata po prostu, bo to by był obciach i poczucie, że można z nimi zrobić wszystko. Ale pytanie, czy w ogóle nowi ministrowie wiedzą, co chcą w nowym rządzie robić, bo pisze pan w ten sposób, Polacy byli przekonywani, że nastąpi przełom w sposobie sprawowania władzy, choć istnieje małe prawdopodobieństwo, że ministrowie wiedzą, na czym miałby on polegać.
No oczywiście, że tak. No, weźmy takiego doświadczonego ministra jak Radosław Sikorski w MSZ-cie, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. No przecież on jest zakładnikiem swojej przeszłości, co mu bardzo utrudni zadanie. Na czym polega ta rola zakładnika? On zepsuł relacje z wszystkimi sąsiadami Polski praktycznie, tymi demokratycznymi. Czyli ale to zarzuca się Prawo i Sprawiedliwość. No nie, skąd? Sikorski był absolutnym mistrzem. Wystarczy zapytać kogokolwiek na Litwie. Próbowałem to robić, jak byłem w Wilnie. To oni po prostu na dźwięk Sikorski to białej gorączki dostają po prostu. Nie było ministra polskiego, który bardziej był pokażał Litwinów i dowodził im, że mają małe państwo, mały naród i niech nie podskakują, a kiedyś to właściwie były polskie tereny. To nie mówi się tego otwartym tekstem oczywiście, ale daje do zrozumienia, więc to jest jedno, zepsucie stosunków z sąsiadami. Drugie to jest oczywiście ten nieszczęsny reset z Rosją, którego Sikorski był główną twarzą po Donaldzie Tusku i on nie wie, co z tym zrobić, jak będzie odbierany, nawet gdyby temu wszystkiemu zaprzeczał. Trzecia jego taki trup w szafie wręcz można powiedzieć, to jest hołd berliński, czyli podporządkowanie i wymaganie od Niemiec, żeby prowadziły Europę, a Polska się przyłączy jako wasal. To też było żenujące i on nie wie, czy to otworzyć, no bo co innego jak Angela Merkel była kanclerzem, a co innego jak jest Olaf Scholz, którego tam mało kto szanuje na świecie. No i też uważa, nie wiadomo, ile tym kanclerzem może pobyć. To, i uważa za poważnego polityka. W Niemczech zresztą chcą, żeby nowe wybory się odbyły, że to wszystko jest jakieś dziwne. Bo Angela Merkel była w zasadzie nie do ruszenia. Otóż to. I czwarty punkt słaby, czyli zepsucie relacji z Amerykanami, bo Sikorski podskakiwał Amerykanom, uważając, że może sobie na to pozwolić z powodu żony, z powodu tego, że miał tam różne funkcje w Ameryce, kiedy był w opozycji jeszcze tej wcześniejszej. I ta przecież baza w Redzikowie, która teraz dochodzi do, na tych dniach dochodzi do takiej pełnej strategicznej i operacyjnej gotowości, to on w gruncie rzeczy zatrzymał jej budowę, stawiając się Amerykanom. Więc na przykład wchodzi taki człowiek jak Sikorski i on pozornie jest doświadczony, ale na wszystkich frontach, na których będzie musiał działać, są ogromne miny gdzieś pozakopywane i on nie wie, czy na którąś nie trafi. Amerykanie są pamiętliwi, niezależnie od tego, jaka jest administracja. I powiedzą, a to ten Sikorski, co tu podskakiwał naszemu prezydentowi czy sekretarzowi stanu. No to spokojnie, przez Sikorski przez pewien czas miał status persona non grata. Nie w sensie prywatnym, no bo prywatnie to on mógł sobie jeździć do Ameryki. Natomiast w sensie politycznym nikt ważny nie chciał się z nim po prostu spotykać, więc i takich postaci jest więcej, nie tyle w takim sensie między, no sam premier Tusk ma przecież też takie trupy w szafie, natomiast pozostali nie wiadomo, jakie mają kompetencje do kierowania tymi resortami. No, nikt mnie nie przekona, że pani Izabela Leszczyna otarła się kiedykolwiek o zarządzanie opieką zdrowotną. No to jest chyba jedna z najbardziej wątpliwych nominacji, ale też słychać było, że nikt resortu zdrowia nie chce wziąć na swoje barki i tej odpowiedzialności, więc może pani Izabela Leszczyna tutaj no wyszła jednak naprzeciw tym oczekiwaniom. No i albo pani Barbara Nowacka w kwestii edukacji. No przecież i sobie wzięła Joannę Muchę, Katarzynę Lubnauer, panią Paulinę Piechne-Więckiewicz, czyli taka lewicowy zrzut spadochronowy na edukację. Zupełnie nie wiadomo, co z tego wyniknie. Raz coś same nieszczęścia, bo jak lewica się zbyt dobrze zadomowi w edukacji, to jest... No ma być mniej prac domowych, totalny bajzer. A w zasadzie mają zniknąć ostatecznie w ogóle. No tak, ale to jest żenujące kryterium. Godzina religii. Ono zostało wymyślone tylko po to, że pan Trzaskowski i jemu podobni, nawet sam pan Tusk z wnukami, nie byli w stanie nauczyć się tego materiału, który był zadawany dla ich dzieci. I pan Trzaskowski wielokrotnie narzekał, że przecież ja już nie mam czasu wolnego, żebym się nauczył. Surowa opinia, panie redaktorze.
No tak, i pod Rafała Trzaskowskiego zmieniają programy, żeby były prostsze. No on i tak się już niczego nie nauczy. To jeszcze pytanie o te szafy. Skoro mówił pan redaktor o trupach w tych szafach, to ja zapytam, czy do szafy trafi konstytucja, bo to też sugeruje w pewien sposób pan redaktor w swoim artykule, pisząc w ten sposób: zadanie kierowania państwem w trudnym okresie historii Europy, jakim będą najbliższe lata, może przerastać tę ekipę, tym bardziej obietnica takiego kierowania państwem, żeby jak w rocie przysięgi składanej przez premiera i ministrów dochować wierności postanowieniom konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej. Zapowiedzi pierwszych posunięć nowej władzy, szczególnie te dotyczące przejęcia mediów publicznych i tajnych służb, były tak przedstawiane, że nie miały nic wspólnego z postanowieniami konstytucji i innymi prawami Rzeczpospolitej. No to jak to z tą konstytucją będzie? No fatalnie, bo pierwszy zaczął minister sprawiedliwości, doktor habilitowany prawa Adam Bodnar, który sobie wydał rozporządzenie w sprawie urządzenia sądów powszechnych, czyli przedstawiciel władzy wykonawczej uzurpuje sobie to, żeby ingerować w orzecznictwo. To się działo w PRL-u za komuny, ale dyskretnie. Natomiast nie zostawało to na piśmie. Też były wytyczne przez ministra sprawiedliwości wydawane, ale one tak daleko nie szły. I jeśli no, jakoś ze stanowiska profesor prawa Uniwersytetu Warszawskiego robi taki numer na początek, to to jest zgroza, bo nie wyobrażam sobie, żeby pan Adam Bodnar nie zdawał sobie sprawy z tego, co robi. Przecież to przeciętny student prawa czwartego roku już wie, czym to pachnie. I on to robi na początek i uważa, że tak może robić. Ale to jest zrozumiałe, dlaczego on to robi, bo to ma być zachęta dla wszystkich innych. Tak jak proponowali na przykład Klaus Bachmann na łamach Berliner Zeitung, taki profesor nauk społecznych, który mieszka w Polsce, a jest Niemcem, żeby się nie cackać z tą konstytucją, bo nic się nie da zmienić. Jeśli się nie złamie konstytucji, to to wszystko, co było, pozostanie i my będziemy bezradni. I pierwsze hasło do łamania konstytucji dał minister sprawiedliwości Adam Bodnar i teraz to się rozłazi. Ale być może po najważniejsze resortach. Jest to, panie Sienkiewicz redaktorze, teraz będzie łamał z mediami, że jest takie przekonanie, że jednak wróciły rządy prawa do Polski za sprawą właśnie wygranej rządu opozycyjnego. Ja tylko w pewien sposób powtarzam sugestie premiera Donalda Tuska. Posłuchajmy. Myśmy w Polsce, i to jest jeden z tych cudów 15 października, de facto przywrócili rządy prawa jako akceptowaną, szanowaną ideę w ciągu kilku dni, jeszcze zanim zmieniliśmy ustawy. I mam wrażenie, że Unia Europejska, urzędnicy Unii Europejskiej rozumieją tę zasadniczą różnicę. Polska jest dzisiaj znowu państwem, gdzie rządzi prawo. Czyli rządy prawa jako idea, nie przekonuje to pana? To są kompletne jaja, że tak powiem, brutalnie, dlatego że urzędnicy europejscy czekali na swoich i każdy zamordyzm, który ci swoi będą prezentować, będzie uznawany za rządy prawa. Gdybym był skrajnie złośliwy wobec pana premiera Donalda Tuska, to bym powiedział, że przynajmniej do połowy lat 30. to, co się działo w III Rzeszy, było przedstawiane jako rządy prawa. I to jest absolutnie druzgocące dla takiego gadania, jak zaprezentował pan premier. Nie zostały przywrócone rządy prawa. Została przywrócona opinia ich kumpli o tym, że jak oni rządzą, to automatycznie wszystkie zastrzeżenia się znoszą. Wszystko jest okej. Po prostu. I tyle. To jest... Ale to nie ma nic wspólnego z rządami prawa. Ja myślę, że ten temat prawa i tego, jak to prawo będzie realizowane przez rząd premiera Donalda Tuska, do tego tematu jeszcze wrócimy na pewno na antenie telewizji w Polsce.pl. Dziękuję, panie redaktorze, za nasze spotkanie, za naszą rozmowę. Życzę dobrego, spokojnego dnia. Przed świętami chyba się nie widzimy. To zdrowych, właśnie, spokojnych, błogosławionych świąt. Wzajemnie. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. No i bądźmy jacyś tacy integralni, o tak bym to powiedział, osobowościowo i pod każdym względem, bo już tak nas rozgrywają,
żebyśmy się rozpierzchli jako, jako ludzie, jako osobowości, czyli taka, żeby dekonstrukcja nastąpiła cała, nie dajmy się. Nie dajmy się, święta to też czas do takiej refleksji, spokoju, miejmy nadzieję, że uda się tutaj pewne rzeczy też przemyśleć. Pan redaktor Stanisław Janecki, Tygodnik Sieci, był moim i państwa gościem. Zachęcam do pozostania z telewizją w Polsce.pl.